10 ciekawostek o Killerze B to coś, czego chciało sporo osób już pod wieloma odcinkami. Sam lubię bardzo tą postać, także lecimy z tym. Jego imię nawiązuje do słynnej grupy raperów Wu-Tang Clan, których często nazywali Killer Bees. Walcząc z grupą Taka, Bee zacytował słynny tekst Muhammada Ali, który brzmiał: unosił się jak motyl i żądlił jak pszczoła. Jak wiecie, Killer Bee posiadał 8-ogniastą bestię. W japońskim słowo 8 brzmi tak samo jak słowo pszczoła. Ksywka Bee można nawiązywać do profesjonalnej drużyny wrestlingowej The Killer Bees. Tak samo jak technika podwójnego lariatu przypomina bombę krzyżową z mangi wrestlingowej Kinnikuman. Posiadał on 2 z 7 mieczów mgły. Używał on miecza Zabuzy oraz Samehady Kisame. W 2012 twórca Naruto na jednym z wywiadów oświadczył, że Choji i Bee byli w tamtym czasie jego ulubionymi bohaterami w uniwersum Naruto. Urodził się 15 maja, co daje nam byka jako znak zodiaku. Jego bestia Gyuki jest wzorowana właśnie na byku. Jest jednym z kilku Jinchuriki, którzy przeżyli wydobycie z nich ogoniastej bestii. Potrafi on dzięki swojej bestii pluć atramentem, dzięki czemu może oślepiać przeciwników. Jednakże używa on głównie tego do pisania tekstów rapowych, gdy nie ma narzędzi do pisania. Wiele osób chwaliło go za wielkie umiejętności, nawet sam Madara uznał, że jest on doskonałym Jinchurikim. Mam nadzieję, że te ciekawostki spodobały wam się. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie, żebym zrobił następne. Trzymajcie się, na razie, cześć!